Good morning, everyone. Dobry wszystkim. Dzień dobry. And good evening as well. Dobry wieczór. So we are now in the middle of a month-long retreat, online retreat. And we are practicing together, participating from different parts of the world. Więc znajdujemy się teraz w środku odosobnienia online i uczestniczymy z różnych stron świata. And I would like to start by reading the theme of Ango. But I would like to read today a different version of the poem that I presented to you earlier. Chciałabym zacząć od przeczytania tematu Ango, ale dzisiaj przeczytam inne tłumaczenie niż to, które zaprezentowałam wam wcześniej. So this is a poem by Mugai Nyogai, a nun from the 13th century. Understanding nothing, I lost my way. But now I see, I too am one with the moon and on the water and the floating clouds. Jest to poemat autorstwa Mugai Nyodai, mniszki żyjącej w XIII wieku. Nie rozumiejąc nic, zgubiłam drogę, czy nie rozumiejąc nic, zabłądziłam. Lecz teraz widzę, że także ja jestem jednym z księżycem w wodzie i przepływającymi chmurami. So I thought this was an interesting different translation or maybe just a different version of the same poem. Wydaje mi się to interesujące, że to tłumaczenie wydawało mi się interesujące, a być może można też powiedzieć, że jest to inna wersja tego wiersza. So when I thought about the talk today, I decided I would like to tell you about the trip that I took some time ago, because I thought that for some of us, it might be an inspiration for the Ango. And for those of you who are not participating, maybe it will let you know how it is to be in Ango. Przygotowując się do tej mowy, pomyślałam, że opowiem wam o pewnej wyprawie, na którą się udałam i myślę, że to może być inspirujące dla tych, którzy są uczestnikami Ango oraz tym, którzy nie uczestniczą w Ango, może dać taki smak tego, jak to jest być w Ango. So it is part of our family tradition to go on trekking trips. So together with my brother's family, we take our kids, teenage kids, and we go together for a few days to be somewhere in the nature. Więc w mojej rodzinie jest taka tradycja, że udajemy się na wycieczki, takie wędrowne wycieczki, zabieramy nasze dzieci i spędzamy kilka dni gdzieś, spędzamy razem gdzieś kilka dni. So this particular trip was to the very north of Sweden, where there is, I think it is the oldest national park in Europe, where you have over 100 glaciers, and it is pretty rough landscape, and even in the summer, there is quite a lot of snow there. Więc ta wycieczka, czy ta wyprawa, o której chcę powiedzieć, to była taka wyprawa na północ, taką skrajną północ Szwecji, do jednego, wydaje mi się, że z jednego z najstarszych parków narodowych w Europie, znajduje się tam około 100 lodowców,
i krajobraz jest taki dosyć surowy. So when we go there for 10 days, we really prepare well, because when we travel, we carry everything in our backpacks. So including the food for 10 days, including tents and everything. So when we pack, we're actually using a scale for, you know, checking every piece of clothing to really make sure that we carry as little as possible for the 10 days. Więc jak wyruszamy na taką 10-dniową wycieczkę, to naprawdę bardzo dobrze się przygotowujemy, dlatego że wszystko, co będziemy mieli, będziemy nosić w naszych plecakach. Jedzenie, namioty, także ubrania i do tego używamy wagi, żeby no, wziąć jak najmniej się da. So it is a very interesting process of learning to give up and also realizing how little we actually need to survive. And I think maybe every year we take less and less. Więc ja myślę, że to jest taki ciekawy proces jakby rezygnowania i jakby uczymy się, jak naprawdę niewiele potrzebujemy, żeby przetrwać. Wydaje mi się, że co roku tak naprawdę zabieramy coraz mniej rzeczy ze sobą. So after a few days of actually being there in the mountains, there is a kind of natural rhythm to the day. And it is very similar to us getting used to the rhythm of Ango. So you wake up slowly, you cook breakfast, you pack everything in the same order, leaving nothing behind. And then you walk all day. And when we get really tired at the end of the day, someone starts looking for a flat area where it will be good to set up tents. And then we go to eat, we cook, and we go to sleep. Więc po takich paru dniach, podczas takiej wyprawy, pojawia się taki naturalny rytm dnia. Trochę podobny do, czyli jest to podobne do tego, co, do tego, jak przyzwyczajamy się do rytmu dnia Ango. Wstajemy, jemy, pakujemy się dokładnie w takim samym, za każdym razem w takim samej kolejności, nie zostawiamy po sobie śladu. Potem wędrujemy cały dzień. Kiedy ktoś zaczyna być zmęczony, to szuka jakiegoś dobrego miejsca, żeby rozłożyć, rozstawić namioty. Następnie jemy, gotujemy, jemy i idziemy spać. So the days are quite simple and not many decisions really to be made. So we can decide between having today's meal or tomorrow's meal, because you end up actually eating all you have anyway. So in fact, in some way, it even sounds quite boring. Te dni są takie dosyć proste i nie ma zbyt wielu decyzji do podjęcia. Nie zastanawiamy się, czy zjemy, jakby co zjemy, dlatego że i tak jemy to, co mamy. I można powiedzieć, że to jest takie dosyć nudne są te dni. So I think what we appreciate is the sense of spaciousness and peace there, that it's really good for us to, good place to rest. And there is this special intimacy there created between us, but also living there for 10 days is this kind of intimacy with the whole, the space around us. Mamy, jak tam jesteśmy, to doceniamy to poczucie takiej przestrzenności oraz spokoju. To jest też taki dobry rytm, żeby odpocząć.
I wytwarza się tam też takie poczucie bliskości między nami, uczestnikami tej wyprawy, ale też no, z tą przestrzenią, która nas otacza, tak? Czy z otoczeniem. And what is very interesting is that I think this was the first time in my life where I was in a nature for 10 days and there were no paths there. It's a park, national park that does not have any trails because so few people go there that actually there is no human paths. Co było bardzo interesujące, to to, że odkryłam, chyba byłam pierwszy raz w takim parku, gdzie nie było, nie ma żadnych tras, nie ma żadnych tras, dlatego że tak, przepraszam, szlaków, o, szlaków, dlatego że tak mało ludzi tam się udaje. So I realize how much in our lives we walk around on roads, pavements, or little paths, that there is always people who were there before us to kind of show us the way. So this is really unusual to be in a situation when there is no path and you are still finding a way. Tak często chodzimy po jakichś właśnie drogach, ścieżkach, po których jacyś ludzie już wcześniej chodzili, tak? Oni jakoś wyznaczyli nam drogę. Więc to jest ciekawe znaleźć się w takiej sytuacji, gdzie właśnie takich szlaków czy ścieżek nie ma, a jednak i tak no, jesteśmy w stanie odnaleźć drogę. So because the valleys, there was no clouds, the views were good, so we could easily know which direction we should go. But we had to find our, each of us, we had to find a way how to get there. And on some days, when there were some paths, it turned out it was a reindeer paths. So the reindeer, when they are in herds, they all go together, creating this kind of waves and paths that are crossing each other all the time. To była dolina i nie było chmur, więc wiedzieliśmy, jakby jasno mogliśmy dostrzec kierunek, w którym się mamy udawać. Natomiast i tak musieliśmy znaleźć, jak wiedzieć, jak tam dojść. I czasami udawało się odnaleźć takie ścieżki wydeptane przez renifery, które wydeptywały je właśnie jak chodząc w stadach. I czasami te ścieżki się przecinały. So there is this very little or almost no traces of human there, and therefore our senses work in a different way. I had the sense of like sensory deprivation and maybe at the same time increase sensory awareness. Ponieważ tam tak jest mało właśnie śladów człowieka, to nasze zmysły działają w nieco inny sposób. Ja miałam takie poczucie jednocześnie takiej zmysłowej deprywacji, a jednocześnie takiej jakby większego wyczulenia zmysłowego, czyli wyczulenia zmysłowego, czy świadomości zmysłowej. So you get to know very well all the nature that is there, because there is so few plants that you actually learn to recognize them and you know them quite intimately. The little plants, two or three flowers, and the moss on the rock. Tam jest tak mało roślin, że masz, no możesz się nauczyć ich nazw. Tam są ze trzy czy cztery rośliny czy kwiaty, a także mech na kamieniach, skałach. So there is also
this sense of familiarity because there is so little things around you. So you get really familiar with your one spoon that you have, with one cup that you use for both eating and drinking. And it seems like there is no toys there at all. Pojawia się też takie poczucie no, zaznajomienia, czy takiego oswojenia, dlatego że tak mało rzeczy tam cię otacza. Na przykład masz jedną łyżkę, jeden kubek, w którym pijesz i z którego jesz. Nie ma tam tak naprawdę żadnych zabawek. So it is also special to go there with the teenager, with our kids, because it's a chance to get to know each other a little better. And just to be together, to laugh, to sometimes get scared, or share strategies of how to wash yourself in a glacier creek without getting frozen completely. I to jest fajne, że można na taką wycieczkę pojechać ze swoimi nastoletnimi dziećmi i poznać się lepiej, śmiać się razem, przestraszać się wspólnie, a także dzielić się strategiami na to, jak myć się w takim polodowcowym strumyku bez no, kompletnego zamarznięcia. And this is not why we go there, but I also thought that this is really giving them experience similar to Sesshin. No nie w takim celu tam jeździmy, ale ja myślałam o tym, że to być może te wyprawy dają im takie doświadczenie podobne do tego, czym jest Sesshin. And also there is this aspect of expectations, of thoughts that I'm dealing with when I'm there. So often I think this is the most wonderful place in the earth and definitely something special is going to happen to me. So there is this kind of expectation that does not really help enjoying being there so much. Ale pojawiają się, jest też aspekt taki oczekiwań i myśli, z którymi jakoś się zmagam, dlatego że mam takie myśli, to jest najwspanialsze miejsce na ziemi, coś szczególnego musi się wydarzyć i poprzez te myśli, czy przez istnienie tych myśli, trudno jest mi tak naprawdę cieszyć się byciem tam. Or sometimes I'm struggling with just having disagreement with someone or just being frustrated with myself that my mind is so busy and I'm not just able to enjoy because I would like to take everything out of there. Czasem zmagam się z tym, że z kimś się w czymś nie zgadzam, tak się pokłóciłam z kimś, czy miałam jakąś taką sytuację niezgody, a czasem też jestem sfrustrowana tym, że mój umysł jest taki pełen myśli, czy jest taki zajęty, no, że nie, trudno jest mi się tam tak no, zrelaksować i cieszyć tym, że tam jestem. And then there are moments of surprise or just something happens or we get tired and we completely relax and just surrender and we can just be there and yeah, and do take the next step and just be there together. A czasem zdarzają się też takie momenty zaskoczenia, kiedy jesteśmy tak zmęczeni, że poddajemy się i jesteśmy w stanie się zrelaksować i po prostu no jesteśmy w stanie tam po prostu być i szykujemy się na następny krok. So I asked my, I told my daughter Maya that I want to say about this trip and I asked her what she thinks might be interesting to share. And she said that for her to know how simple life is. And also that if it happens that you meet someone there, like one every 2 or 3 days, we would meet a person there.
It was so special to meet someone, to have this special connection. Zapytałam Maję, moją córkę, jak mówiła mi, że chce opowiedzieć o tej wyprawie, to zapytałam ją, co ona myśli, że mogłoby być interesujące. I ona powiedziała, że to, jak proste jest życie, ale także też to, że kiedy spotykasz tam kogoś, a zdarza się, że spotyka się inne osoby tam co 2-3 dni, to wtedy to spotkanie jest niezwykle szczególne. And I think I had this sense of special meetings with you those last two weeks. And in interviews that I had with you, I really had the sense of very precious connection that happens. Ja miałam to dokładnie to poczucie takiego specjalnego spotkania w ciągu ostatnich 2 tygodni, szczególnie podczas naszych rozmów takich osobistych. I tam miałam poczucie, że to były takie cenne spotkania. So tomorrow we are starting session and we will be sitting a little longer than during the rest of Ango. So for those of you in California time, we'll sit between 6:30 in the morning and noon. And for those of us in Europe, it will be 3:30 in the afternoon until 9 p.m. Więc jutro zaczynamy session i będziemy siedzieć nieco dłużej niż w takie dni Ango i dla tych w Kalifornii będziemy siedzieć pomiędzy 6:30 rano a 12:00, a dla tych w Europie pomiędzy 15:30 a 21:00. So we will and also we have two sittings in the evening, which is our here about 4:00 in the morning. And we have the schedule to give us structure in our practice. So this is to help us, how I see that it helps to let go of some of our habits, to not have to choose what we like or dislike. Będziemy mieli też 2 siedzenia wieczorem, czyli to jest około 4 rano w Polsce. I też mamy coś takiego jak plan dnia, który nadaje strukturę i pozwala odpuszczać czy puszczać nasze nawyki i pozwala nie wybierać pomiędzy tym, co lubimy, a czego nie lubimy. So I'm inviting you to look at the schedule of the session that is posted online now, and then see what is realistic for you to do in terms of joining us, and then decide with yourself what is possible for you, and then try to maintain that structure to support you in your practice for the next week. Zapraszam Was do tego, żebyście spojrzeli na ten plan dnia session i zdecydowali, co jest dla Was realistyczne, co jest dla Was możliwe, w jakim zakresie możecie realistycznie uczestniczyć w session i następnie podejmijcie taką decyzję i postarajcie się podtrzymać właśnie tą praktykę w ciągu tygodnia. So in my previous talk, I said that I would like you to invite during this Ango the aspect of compassion to your practice. Because I noticed that if I'm becoming really rigid in my practice, that I lose not only my breath, but also the open heart. Zaprosiłam Was podczas ostatniej mowy do tego,
żebyście wy zaprosili taki aspekt współczucia do swojej praktyki. Dlatego, że ja zauważyłam, że kiedy jestem taka zbyt surowa czy sztywna w swojej praktyce, to tracę nie tylko oddech, ale także otwarte serce. But I also think that compassion, this word is often misunderstood. That because it does not mean the sense of giving up or quitting the schedule when you're tired. It is more being intimately with yourself and checking how you are right now and taking the best care of yourself in the moment. Ja myślę, że słowo współczucie jest bardzo często takie źle rozumiane, dlatego że to nie chodzi o takie odpuszczanie sobie czy odpuszczanie planu dnia, dlatego że jestem zmęczony, ale to jest bardziej o takim intymnym byciu, bliskim byciu ze sobą i decydowaniu o tym, w jaki sposób chcę o siebie zadbać w najlepszy sposób. And to maintain the practice in that. So if I'm, which happens to me when I practice in this rigid way, I may want to act it out in the second half of the day. But when I check with myself, with the tenderness, what can I choose next? Then I can choose using wisdom to decide what really benefits my life most in that moment. Ja zauważyłam, że kiedy zdarza mi się praktykować w taki usztywniony sposób, to wtedy jakby muszę to odreagować jakby w drugiej części dnia. A kiedy podchodzę do swojej praktyki i do siebie z czułością, to zastanawiam się, czy mogę wybrać, co jest dla mnie najlepsze w następnym kroku. Jakby z taką mądrością mogę wybrać, co najbardziej przyczyni się do, czy na czym najbardziej skorzysta moje życie. So maybe during this time I need to rest more, go for a walk, maybe avoid social media. So this is a very rare and special opportunity when we actually can take responsibility for our practice. Być może podczas tego czasu ja potrzebuję więcej odpoczywać, może chodzić na spacery, unikać mediów społecznościowych. To jest taki niezwykły czas, kiedy możemy wziąć odpowiedzialność za swoją praktykę. And when we really take care, then maybe there is no need to take a break, because there is no need to take a break from being with your breath and being with yourself fully. A kiedy tak naprawdę troszczymy się o siebie, to być może wtedy nie pojawia się ta potrzeba, żeby zrobić sobie przerwę od bycia z oddechem lub bycia w kontakcie z nami, z samymi sobą. So at the end, I would like to read a quote from Suzuki Roshi, from the book Not Always So. Na koniec przeczytam fragment z książki Roshiego Suzukiego, Nie zawsze tak. If you are very kind with your breathing, one breath after another, you will have a refreshed, warm feeling in your zazen. When you have a warm feeling for your body and your breath, then you can take care of your practice and then you will be fully satisfied. When you are very kind with yourself, naturally, you will feel like this.
a mother will take care of her child, even though she may have no idea how to make her baby happy. Similarly, when you take care of your posture and your breathing, there is a warm feeling in it. Jeśli nie będziesz usilnie starał się oddychać, zaznasz podczas swego zazen prawdziwego odświeżenia i ciepłych uczuć. Kiedy serdecznie traktujesz swoje ciało i oddech, będziesz mógł zadbać o swoją praktykę i dać jej ona zadowolenie. Poczujesz to w naturalny sposób, kiedy będziesz dla siebie bardzo łagodny. Matka będzie opiekować się dzieckiem, nawet jeśli nie ma pojęcia, jak je uszczęśliwić. Podobnie ty, dbając o swoją postawę oraz oddech, poczujesz ciepło. That's all. Thank you. To wszystko. Dziękuję.